We wrześniu wchodzi w życie nowa ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a dziś na Akademii Górniczo-Hutniczej zebrali się naukowcy i praktycy, by przez 2 dni rozmawiać o stanie zagrożenia azbestem i w Polsce i próbach wyjścia z tego problemu, eliminacji tego zagrożenia. W związku z tym naszymi gośćmi są profesor Ryszard Tadeusiewicz, rektor AGH i specjalista od spraw azbestu między innymi, oraz Gerard Winiarski, prezes zarządu firmy Eternit Szczucin, produkującej wyroby eternitowe, ciągle jeszcze azbestowe wyroby. Może zacznijmy od tego, żebyśmy stwierdzili, czy w ogóle jest jakaś wątpliwość, że to jest szkodliwe? Wydaje mi się, że w tej chwili już to zostało dowiedzione i to w sposób taki bardzo przekonywujący, że azbest i wyroby zawierające azbest mogą być przyczyną groźnych chorób, przede wszystkim w zakresie układu oddechowego. Wynika to z faktu, że azbest jest tworzywem włóknistym, mineralnym tworzywem włóknistym, które w wypadku, jeżeli zostanie sproszkowane, zostanie poddane naprężeniom wywołującym złamania tych elementów, z których składa się to włókno azbestowe, powstaje taki drobnoziarnisty pył o bardzo ostrych końcach, który w momencie, jeżeli jest wdychany, wbija się do pęcherzyków płucnych, do oskrzeli, powodując najpierw podrażnienie, potem lokalną chorobę, no a wreszcie niestety najgroźniejszą fazę, mianowicie raka. Pan jako producent nie zaprzecza stanowisku pana profesora, ale mówimy o drogach oddechowych. Czy to znaczy, że jeżeli na przykład takie włókno, nie wiem, wbije mi się w rękę, bo to jest dosyć ostre, to też już jest samo z siebie szkodliwe? Nie. To nie jest problem. Podobnie zresztą, jeżeli na przykład azbest dostałby się do przewodu pokarmowego, co czasami w pewnych okolicznościach mogłoby rzeczywiście mieć miejsce, także nie dowiedziono jego szkodliwości w przypadku, jeśli zostanie podany, jeśli zostanie wedrze się do organizmu tą drogą. Podstawowym i głównym źródłem zakażenia i zagrożenia azbestowego to jest właśnie drogi oddechowe, płuca, no i związane z tym problemy właśnie chorób. Czyli problem jest wtedy, jeżeli elementy tych włókien fruwają w powietrzu. Są do powietrza. Tak? Niestety tak, jeżeli zostaną sproszkowane, jeżeli zostaną wchłonięte przez człowieka i osadzą się w płucach i innych drogach oddechowych. Nowa ustawa, jak rozumiem, wprowadza całkowity zakaz produkcji wyrobów azbestowych w kraju, czy tak? Tak. W ogóle nie będzie przetwarzany azbest w kraju. A czy będziemy importować jakieś? To znaczy produkty? Ustawa dopuszcza pewne produkty, które są niezbędne dla życia gospodarczego i one będą dalej importowane, ale jest to wykaz ściśle określony. Dobrze, ale co więcej, Ministerstwo Ochrony Środowiska liczy na to, że ten wykaz będzie malał w miarę upływu czasu, dlatego że chwilowo dopuszczanie faktu, że azbest w pewnych wyrobach musi pozostać, wynika z faktu, że jego właściwości fizykochemiczne są na tyle dobre, że po prostu chwilowo nie potrafimy niczego sensownego zaproponować w miejsce tego azbestu. No na przykład chociażby w uszczelkach pracujących przy wysokich temperaturach i przy wysokich ciśnieniach. Tam mieszanka kauczukowo-azbestowa jest w zasadzie bezkonkurencyjna. Eliminacja tego jest w ogóle zupełna z przemysłu niemożliwa. Powiedziałbym zbyt kosztowna, żeby to się na obecnym etapie opłacało. Natomiast dążenie Ministerstwa Ochrony Środowiska jest takie, żeby ta lista, która obecnie enumeratywnie wymienia te wyroby i te obszary, w których azbest jest jeszcze aprobowany, żeby ta lista z roku na rok malała. To jest zamierzenie. Czy ono się uda zrealizować? Trudno powiedzieć. Amerykanie zaczęli znacznie wcześniej od nas i mają trudności z tym wyeliminowaniem azbestu tak zupełnie i do końca. Więc dobrze, będziemy mieli uroczą regulację prawną, nie będziemy tego produkować, ograniczony będzie import tylko do niektórych, jak rozumiem, produktów, ale ciągle pozostaną firmy, które to produkowały i zostanie to, co zostało wyprodukowane, a było to używane do rur, do dachów, do okryć elewacji budynków, a także w gminach, w których to było produkowane, używano tego do utwardzania dróg, w tym również na przykład placów użyteczności publicznej, boisk szkolnych. Co z tym? Jaki jest stan zagrożenia, że na przykład takie utwardzone w ten sposób boisko jest, że mamy 2 miliardy chyba metrów kwadratowych dachów eternitowych w Polsce? Jakie to jest niebezpieczeństwo i co z tym zrobić? Jest to niebezpieczeństwo, które rozkładać się będzie w czasie. To nie jest jakaś bomba, która za chwilę wybuchnie. Te dachy, które są, nie należy ich ruszać. W tym momencie azbest nie jest szkodliwy. Szkodliwy jest wtedy, kiedy zaczniemy zdejmować, łamać to w sposób taki nieprecyzyjny, niewyuczony, jak to należy robić. Zasadniczo należy to zabezpieczyć.
tej chwili te 2 miliony metrów kwadratowych, 2 miliardy metrów kwadratowych, które leżą na dachach, nie wymagają jakiejś szczególnej troski. Wtedy tylko, kiedy burza zniszczy i wtedy trzeba wkraczać. Ale tutaj potrzebna jest edukacja. Ludzi trzeba nauczyć, jak się z tym towarem posługiwać, z tym materiałem jak się posługiwać, jak należy go obrabiać. No i to jest tą przyszłością, którą musimy w tej chwili... Tak, tylko nie oszukujmy się, większość tych pokryć dachowych, eternitowych, to są dachy na terenach podmiejskich i wiejskich, gdzie panuje zwyczaj budowania sobie domu i remontowania go samemu. Czy panowie wierzą w to, że polski rolnik odwoła się do specjalistycznej firmy, żeby mu wymieniła dach? Trudno w to uwierzyć, ale do tego trzeba dążyć. Znaczy, ja podejrzewam, że właśnie restrykcyjność tej ustawy, o której zaczęliśmy rozmawiać, w dużej mierze dyktowana jest faktem, że ona musi być, regulacja prawna musi być dostosowana do możliwie najgorszego scenariusza. Ponieważ tak jak pan powiedział, bardzo wiele osób, które do tej pory posługiwało się tymi wyrobami, szczególnie z zakresu przemysłu materiałów budowlanych, które zawierały azbest w sposób nieumiejętny, w sposób powiedziałbym zupełnie dyletancki, wiercąc zwykłą wiertarką otwory w eternicie, tnąc ten materiał za pomocą zwykłej piły, gdzie rozpylanie tego właśnie bardzo szkodliwego pyłu azbestowego no, było ogromne. Otóż z tego właśnie powodu, że taka jest technologia wykorzystania tych wyrobów, tak dalece próbuje się ograniczyć ich dostępność i ich produkcję. Natomiast jeszcze raz powtórzę to, co pan prezes powiedział i co ja potwierdzam. Mianowicie w momencie, kiedy ten wyrób już został gdzieś zastosowany, on leży, nie uległ jakiemuś... Prawidłowo zastosowany i teraz już właściwie tylko pełni tą funkcję ochronną, no chroni dom od deszczu. To najgorszym możliwym wyjściem byłoby zrywanie tego dachu, dlatego że właśnie w tym momencie uwolniłoby się te bardzo niebezpieczne demony tkwince w tym wszystkim w postaci tego pyłu. A co z równie popularnym zastosowaniem do rur kanalizacyjnych? Te rury azbestowo-cementowe pracują rzeczywiście w wielu miejscach, ale wydaje się, że one stwarzają znacznie mniejsze niebezpieczeństwo. Dlatego, że o ile zdołano rzeczywiście ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że pył azbestowy dostawszy się do płuc wywołuje groźne choroby, w tym także raka, o tyle nie udowodniono, żeby azbest, który dostanie się do przewodu pokarmowego, wywoływał podobne skutki. To znaczy nie zdołano dowieść szkodliwości azbestu. To jest jedna kwestia. Ale jak rozumiem, używa pan sformułowania nie zdołano dowieść, to znaczy, że nie zdołano również dowieść, że na pewno nie jest szkodliwy. Z całą pewnością. Natomiast chcę powiedzieć, że brak takich dowodów jednak jest pewnym argumentem, ponieważ bardzo dokładnie w tej chwili monitoruje się wszystkie czynniki, które mogłyby być, zwłaszcza karcynogenami. Natomiast akurat w przypadku azbestu, nazwijmy to zażywanego doustnie, takich możliwości nie ma. Azbest nie jest rozpuszczalny, więc nawet jeżeli woda pitna przepływa przez rurę azbestową, ona jest raczej bezpieczna. Azbest w zasadzie jest tworzywem o dosyć dużych walorach odporności mechanicznej, wobec tego sam z siebie się nie urwie i nie popłynie z tą wodą do naszych kranów. Innymi słowy, rury azbestowe nie stwarzają tak dużego zagrożenia ani tak dużego problemu, jak właśnie te elementy, które są używane na zewnątrz budynków. Pokrycia dachów z eternitu, pokrycia elewacji odpowiednimi płytkami zwiększającymi ognioodporność, czy ewentualnie właśnie, no zwłaszcza najbardziej tragiczne, pokrycia dróg i boisk szkolnych, gdzie rzeczywiście czasami używano, nieświadomie oczywiście, tego bardzo niebezpiecznego tworzywa jako doskonałego, bo twardego, nieścieralnego, łatwego w konserwacji no, środka do stworzenia nawierzchni. Właśnie, rozmawialiśmy o tym, co z tą produkcją, która trafiła już na zewnątrz zakładów, ale jest takie miejsce, które na pewno ma mnóstwo tego fruwającego azbestu. To są zakłady, które to produkowały. I co, panowie, przerywacie produkcję, kończycie produkcję azbestu i co, jesteście gotowi coś produkować, coś innego? Czy od tego się zaczyna? I co zrobić z tym zakładem, który, jak rozumiem, pełen jest elementów pociętych włókien azbestowych? Ja mogę mówić o swoim zakładzie. Mój zakład przystosowuje się już w tej chwili do produkcji wyrobów bezazbestowych. Jesteśmy bardzo zaawansowani już w nowej technologii i z chwilą zakończenia produkcji z azbestem będziemy mogli podjąć produkcję bezazbestową. Natomiast pozostaje problem oczyszczenia zakładu z azbestu, jak my to nazywamy u nas odazbestowieniem, nieładnie tak, tego zakładu. To są ogromne koszty, na to potrzeba dużo pieniędzy. Zakład tych pieniędzy nie ma. Żaden z zakładów nie posiada takich pieniędzy, jakie są tam potrzebne. Powiedzmy,
U mnie w zakładzie jest to rząd 5 milionów nowych złotych. Są to duże pieniądze. Oczekujemy pomocy ze strony państwa. Pan minister Balcerowicz obiecał, że będą takie pieniądze. Liczymy na to, że się pojawią szybko i że będziemy mogli z nich skorzystać i doprowadzić czyszczenie zakładu już, tak jak przewiduje ustawa, do końca marca wszystkie zakłady będą wyczyszczone. Ja rozumiem, że pan prezes chętnie będzie widział pomoc z zewnątrz, ale w dobie wolnego rynku myślę, że podatnicy mogą na to niechętnie patrzeć. Czy pan profesor potwierdza, że rzeczywiście zlikwidowanie tego problemu jest tak kosztowne, oczyszczenie na przykład tego zakładu, że właściwie firma nie jest w stanie tego zrobić sama? Mnie trudno mówić o wyliczeniach ekonomicznych, dlatego że nie znam stosownych danych wyjściowych do tych obliczeń. Ale chcę powiedzieć jedno, że my jako naukowcy zajmując się tym problemem poszukujemy technologii, które mogłyby uczynić azbest nieszkodliwym, tam gdzie on na przykład występuje. I takie technologie są opracowywane, między innymi właśnie w Akademii Górniczo-Hutniczej jest grupa zajmująca się poszukiwaniem technologii, jak gdyby takiego zagospodarowania już zaangażowanego w różnych miejscach, na przykład w budownictwie azbestu, żeby uczynić jego użytkowanie, żeby uczynić jego wykorzystanie nieszkodliwym, niegroźnym, właśnie takim dla zdrowia i środowiska przyjaznym. Natomiast okazuje się, że te technologie, które my wymyślamy, lepsze czy gorsze, niestety wszystkie się wiążą z kosztami. To jest taka niestety sytuacja, że jeśli już chcemy ten azbest unieczynnić, unieszkodliwić, to niestety nie odbywa to się za darmo i w wielu przypadkach te koszty rzeczywiście są spore. Jest taki ciekawy przypadek Spodka Katowickiego, tak, który, tak, się okazuje, cały jest pokryty dookoła płytkami azbestowymi, tak, dlatego że ten obiekt był budowany w taki sposób, żeby był ognioodporny. Wobec tego, ponieważ to jest duża hala widowiskowa, wobec tego zbudowano go właśnie z wykorzystaniem elementów okładziny, wykorzystującym między innymi właśnie elementy cementowo-azbestowe. Te elementy w tej chwili po wielu latach eksploatacji już są w dosyć złym stanie, niektóre. I wobec tego zwrócono się do nas, to znaczy do Akademii Górniczo-Hutniczej, z prośbą o znalezienie technologii ratowania tego obiektu. Dlatego że po pierwsze oczywiście ten Spodek tak już się jak gdyby zrósł z pejzażem Katowic, że trudno sobie wyobrazić, żeby go na przykład w tej chwili dla celów zdrowotnych wyburzyć, czy chociażby tylko obedrzeć z tych płytek. No właśnie, ale można byłoby usunąć same płytki. W tym momencie wywołalibyśmy prawdziwy horror ekologiczny, dlatego że w trakcie zdrywania tych płytek rzeczywiście uwolniłaby się ogromna ilość tego szkodliwego pyłu azbestowego i ludzie, którzy mieszkają, pracują, żyją tam w okolicy, mogliby być poważnie zagrożeni. Stąd dobrze, byśmy poszukiwali... Właśnie, państwo znaleźli sposób. Tak, ten sposób jest kosztowny, ale na jak długo ten sposób rozwiązuje problem? Na kilkadziesiąt lat. To znaczy znaleźliśmy sposób polegający na pokryciu zewnętrznej powierzchni tego Spodka odpowiednią warstwą odpowiedniego polimeru. Skład chemiczny i właściwości fizyko-chemiczne tego zostały tak dobrane, żeby na przykład zmiany temperaturowe związane z cyklem lata, jesieni, zimy nie spowodowały rozkruszania tej naszej warstwy polimerowej. Zamierzamy w tym takim polimerowym grobowcu zamknąć te niebezpieczne włókna azbestowe, całkowicie je unieczynnić, uniemożliwić ich styk z powietrzem, a więc je unieszkodliwić. Z tym, że pojawiły się kolejne problemy, dlatego że z kolei ten polimer, który chcemy położyć, będzie wrażliwy na promieniowanie ultrafioletowe. Żeby tego uniknąć, trzeba było dodać odpowiedniej farby, takiej srebrzanki do tego polimeru. Okazuje się wobec tego, że w następstwie naszych działań Spodek stanie się nie tylko bezpieczny, ale również będzie mienił się srebrem, co będzie zupełnie ubocznym skutkiem naszych działań. Mnie i państwu jako dyletantom pozostaje wierzyć specjalistom, zwłaszcza że stanowisko pana prezesa jest poparte tutaj przez autorytet naukowy. Rozumiem, że bomba ekologiczna w postaci azbestu nam nie grozi, produkować go już nie będziemy. Rozumiem, że są metody, żeby się tego zagrożenia pozbyć. Pozostaje tylko znaleźć pieniądze. Będą to nasze pieniądze, podatników zapewne w gminach i w budżecie państwowym. Miejmy nadzieję, że to udźwigniemy. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.